Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Można udawać wspaniałego męża, żonę, księdza, przyjaciela. Można udawać, że jest się człowiekiem wierzącym, ale fakty mówią zawsze za siebie. Wcześniej czy później zakłamanie człowieka wychodzi na zewnątrz. Kiedy? W życiu codziennym, ordynarnym. Kiedy nie ma reflektorów i widzów. Kiedy przychodzi wybierać między egoizmem a miłością, fochem a szukaniem dialogu. Kiedy przychodzi wybierać między moim myśleniem, zachcianką, wizją, a tym, jaką drogą proponuje mi Bóg. Nie definiuje mnie moje natychmiastowe rozdrażnienie, złość, niechęć do współmałżonka, przyjaciela, do rodziny. Nie definiują mnie kłótnie, chwili słabości i grzechu. Nie definiuje mnie moje pierwsze tak lub nie. Definiuje mnie jako człowieka to, co zrobię po pierwszej kłótni, po pierwszym obrażeniu, po pierwszym upadku. Czy powiem tak życiu, przebaczeniu, powstaniu, geście miłości i pojednania, czy zamknę się w sobie i będę żywił niechęć, złość lub potęgował mój popełniony grzech? Wszyscy się kłócimy, mamy momenty słabości. Zdarza się nam obrazić innego, mieć chwilę zwątpienia, oddalić się od Boga. Najważniejsze jest to, co my zrobimy później. Czy będziemy trwać w śmierci, czy wybierać życie?